Tak jak mówiłam w naszej zapowiedzi, jest pani ministrą, ale także ważną polityczką, szefową Inicjatywy Polskiej, wchodzącej w skład Koalicji Obywatelskiej, więc ma pani wpływ na decyzje podejmowane w partii rządzącej. I chciałam panią zapytać, Donald Tusk czy Rafał Trzaskowski, kto pani zdaniem jest lepszym kandydatem na prezydenta? Donald Tusk jest premierem z olbrzymią odpowiedzialnością, z pewną odpowiedzialnością za całą koalicję 15 października. I sam premier mówi, że dla niego to jest jego wybór, decyzja i nie zamierza kandydować. Natomiast ja od lat wspieram Rafała Trzaskowskiego, w którym po prostu widzę przyszłego prezydenta Rzeczpospolitej. Uważam, że będzie naszym kandydatem, najlepszym kandydatem, będzie po prostu przyszłym dobrym prezydentem Rzeczpospolitej. Jest osobą otwartą, jest osobą odważną, osobą, która umie też łączyć, umie prowadzić dialog, umie rozmawiać z młodymi, dba o pamięć, dba o tradycję, dba o historię. To jest taki, powiedziałabym, modelowy przyszły prezydent Rzeczpospolitej. Sądzi pani, że to będzie jeden z tematów rozpoczynającego się jutro kampusu, czyli tego największego chyba w Polsce wydarzenia dla młodzieży politycznego, organizowanego przez Koalicję Obywatelską, ponieważ no, tam będzie i z tego, co wiem w zapowiedziach, i Rafał Trzaskowski, który jest gospodarzem, i Donald Tusk. Po pierwsze, czwarta edycja kampusu to nie jest wydarzenie partyjne, pomimo że inicjatorem był Rafał Trzaskowski, głównymi organizatorami faktycznie są politycy i polityczki związani z koalicją, to nie jest wydarzenie Koalicji Obywatelskiej. To jest organizowane przez kampus, sam z siebie, fundacje, organizacje z setkami wolontariuszy i stąd wszystkie poglądy młodych osób są bardzo mile widziane. Chciałabym, żebyśmy się nie zawężali do koalicji. Tak, będą politycy i polscy, i zagraniczni, będzie i Vera Jourova, i Roberta Metsola, i Sanna Marin, ale też polscy politycy, w tym między innymi Rafał Trzaskowski i Donald Tusk. Zapowiedział się też Władysław Kosiniak-Kamysz, więc to spektrum polityczne, myślę, po naszej stronie będzie szeroko reprezentowane. Włodzimierz Czarzasty. Dużo debat politycznych. Jesteśmy też przygotowani na to, że młodzi, którzy zawsze mają trudne pytania, jak to się mówi, challenge'ujące polityków i ich politykę, będą te pytania zadawać i to dobrze, bo po to, żeśmy tworzyli kampus, żeby właśnie ten dialog był, żeby to było miejsce, w którym młodzi ludzie, często niesłyszani, niewidziani przez politykę, mogli nie dość, że powiedzieć, co myślą, to być wysłuchani i stać się sprawczymi. I ja dzisiaj widzę posłanki, radne, radnych, którzy zaczynali na kampusie, a w tej chwili są w parlamencie, są w radach miast, w radach powiatów, w sejmikach i otworzyliśmy im pewną drogę do partycypacji politycznej, ale też do odwagi wyrażania swoich poglądów. I to jest dla mnie wielki fenomen, że znów będziemy po raz czwarty się spotykać z tą młodzieżą. A jesteście gotowi odpowiadać na te chyba najtrudniejsze pytania dotyczące zobowiązań wyborczych, tych z zakresu światopoglądowych, mówimy o tym, że to są światopoglądowe projekty, czyli liberalizacja aborcji, czyli związki partnerskie. No jak będzie Władysław Kosiniak-Kamysz, to rozumiem, że będzie też pod obstrzałem trochę tych pytań. Chyba każdy będzie oczywiście pytany, co z deklaracjami, z obietnicami. Natomiast ja też uważam, że to jest bardzo ważne, żeby to wybrzmiało i dotarło do opinii publicznej, że po pierwsze, to są sprawy nie światopoglądowe, tylko często bytowe i życiowe. To są kwestie funkcjonowania par, nie tylko par jednopłciowych w naszym społeczeństwie, które mają pełne prawo mieć te same prawa, co każda inna osoba. To jest bezpieczeństwo i zdrowie kobiet. I my żeśmy jako koalicja 15 października pewne zobowiązanie podjęli i cieszę się, że wybrzmi to, jak ważne to jest dla młodego pokolenia, jak ważne są to sprawy, bo być może kilku konserwatywnych panów będzie miało głęboką refleksję, że jednak dlatego wygrali wybory, że ci młodzi ich poparli, że po prostu poszli głosować. No właśnie, bo obawialiśmy się, że tym hamulcowym będzie gospodarz Pałacu Prezydenckiego. Okazuje się, że hamulcowi są również w koalicji rządzącej obecnej. Ale mam nadzieję, że to się trochę zmieni. Dzisiaj planowane jest spotkanie premiera Tuska i pozostałych szefów formacji tworzących koalicję 15 października. Ma być to nowe otwarcie, mają być też istotne decyzje, żebyśmy mogli, powiedziałabym, wszyscy,
którzy się angażowali w kampanię, którzy pracowali na nasz dobry wynik wyborczy, z czystym sumieniem powiedzieć, że wszystko jest dostarczone. Bo ja oczywiście wiem, jak głosuje nasza Koalicja Obywatelska. Jestem zadowolona z tego, że głosują, że jesteśmy tutaj zdecydowani, spójni, uwspólnieni. No to też wielka zasługa premiera Tuska, który różne poglądy w Koalicji Obywatelskiej samej umiał pogodzić. Natomiast, no bo to jednak wymaga wielkiej polityki i strategii. Natomiast no, myślę, że też przekona i polityków PSL-u, że podstawowe prawa człowieka powinny być respektowane również w Polsce. Bo bez PSL-u się pewnych rzeczy załatwić nie da i ta jedność koalicji jest tutaj potrzebna, żeby to się udało przepchnąć w Sejmie. Ale PSL chyba podrzucił też i takie kukułcze jajo pani jako ministrze, bo ten pomysł złożony u marszałka dotyczący wychowania patriotycznego, to nie jest takie trochę kukułcze jajo? Taka koncepcja polityczna, żeby, rozumiem, pokazać, że jednak się jest i ma się zdanie. Natomiast też widać, jak często dobrze jest śledzić, co robią inne resorty. Dlatego, że wychowanie patriotyczne, o którym taka jest mowa, jest realizowane w kierunkach polityki oświatowej państwa, które na ten rok już przygotowałam, na ten rozpoczynający się rok kilka miesięcy wcześniej. A wycieczki, o których mówią, są realizowane przecież w formule podróży z klasą, gdzie obowiązkiem jest odwiedzenie instytucji kultury. Co lepiej pokazuje patriotyzm, buduje takie poczucie tożsamości, jak spotkanie z muzeum, teatrem, instytucją kultury właśnie funkcjonującą w Polsce. Co lepiej buduje zwiedzenie naszego kraju? Edukacja z wojskiem to projekt, który zaproponowałam premierowi Kosiniakowi-Kamyszowi, który też prowadzimy. Więc może często nie ma potrzeby działań nadmiarowych i takiego próby upartyjniania edukacji, co czasami przebrzmiewa w tym projekcie, tylko zaufanie do nauczycieli, nauczycielek i ich autonomii, do ministerstw innych. My tę politykę takiego odbudowywania polskiej wspólnoty, dawania młodym ludziom odporności i wiedzy, postaw obywatelskich przecież prowadzimy. No to... Więc traktuję to jako gest polityczny stricte i liczę na odrobinę refleksji. Ale to chciałam zapytać, skoro pani zaproponowała wicepremierowi Kosiniakowi-Kamyszowi wychowanie z wojskiem, to czy on konsultował swój pomysł z panią tego wychowania? Edukacja z wojskiem to projekt, który prowadziliśmy wspólnie. W czasie naszych rozmów wybrzmiał z pomysłu Dajmy młodzieży więcej odporności, doszedł do takiego programu. Ten projekt PSL-u, projekt poselski, nie był konsultowany na żadnym szczeblu rządowym. Znika HIT, pojawia się edukacja zdrowotna. Znika HIT, pojawia się edukacja obywatelska. Ale to dopiero w przyszłym roku. W tej chwili kończymy pracę nad podstawami programowymi. Młodzież, która w tej chwili idzie do liceów, nie będzie miała HIT-u w pierwszej klasie. Natomiast w drugiej klasie będą już mieli edukację obywatelską, w której też będzie o podstawach patriotycznych. Ale ja chciałam panią zapytać, czy są też planowane jakieś kolejne nowe przedmioty? Czy resort myśli o tym? Szykujemy zmiany na 2026 rok. W tej chwili kończą się badania nad sylwetką absolwenta, która ma przede wszystkim pokazać, po co to wszystko się dzieje. Dlatego, że często zmiany, które są wprowadzane z przyczyn politycznych, tak jak na przykład HIT albo likwidacja gimnazjów, kompletnie nie odpowiadały na podstawowe pytanie, jaką młodą osobę chcemy, żeby polska szkoła kształtowała. Czyli jaki ma być cel tej edukacji, jakie mają być kompetencje młodego człowieka i jak ma to się przenieść na narzędzia. W tej chwili już widziałam pierwsze wyniki tych badań. One będą dyskutowane i konsultowane publicznie, myślę, w najbliższych tygodniach i miesiącach. I z tej nowej sylwetki absolwenta powstaną nowe podstawy programowe do wszystkich przedmiotów i reforma zacznie wchodzić w życie w 2026 roku. I to będzie naprawdę szkoła przyszłości. To będzie szkoła, która uczy kompetencji, która kładzie nacisk na współpracę, która nie rozdziela przedmiotów często, bo to często widzieliśmy, że biologia rozjeżdża się z chemią, geografia rozjeżdża się z innymi przedmiotami, polski i historia nie są uspójnione, a trzeba będzie podejść do uczenia w sposób bardziej modułowy i kłaść nacisk na to, co jest dzisiaj najbardziej potrzebne młodym ludziom. Nauki ścisłe, w szczególności matematyka, musi być dobrze uczona w polskiej szkole. Nie ma co się matematyki bać, bo ona uczy logicznego myślenia. Królowa praca. Natomiast będziemy wspierać i uczniów w tym, żeby byli dobrze uczeni i też nauczycieli w tym, żeby korzystali z nowych narzędzi, które daje technologia. Więc nauki ścisłe
języki obce i umiejętność współpracy. To są te trzy kluczowe kompetencje, na które będziemy stawiali i które od 2026 roku będą dominowały to, w jaki sposób będzie A podstawa programowa. A ta umiejętność programowa. Współpracy to będzie jakiś specjalny przedmiot? Nie. Z to podstawami będą, psychologii? Nie, to będą narzędzia, które będą używane, na przykład projekty grupowe. Już dzisiaj, kiedy konstruowane są podstawy programowe do edukacji zdrowotnej i edukacji obywatelskiej, tamte nowe narzędzia współpracy uczniów też są wprowadzane, czyli debata oksfordzka albo inna forma debaty, czyli wspólnie zrobiony projekt jako obowiązkowy komponent, czyli kontakt nie tylko z teorią, ale i z praktyką, odwiedzenie miejsc istotnych dla danego obszaru wiedzy, czyli na przykład sądu, instytucji publicznej, spotkanie z samorządem, taka znacznie bardziej praktyczna nauka, bo też widzimy, jak trzeba upraktycznić polską edukację, jak nie może być to sama czysta teoria, jak często trzeba czegoś dotknąć i zobaczyć. Plus, i na to położę bardzo duży nacisk, nowe technologie, ich zrozumienie, opanowanie, ale też odporność. Widzimy, ile szkód tworzą chociażby fake newsy, manipulacje, jak młodzi ludzie potrzebują odporności, jak potrzebują zdrowia, jak potrzebują siły, żeby w tym współczesnym świecie funkcjonować. Tak, poruszania się w tym nowym świecie. A edukacja prawna, bo to jest coś, co szwankuje właściwie, czego nie, młody Polak nie dostaje, wchodzi taki trochę bezradny w ten świat. Dlatego już w edukacji obywatelskiej są pierwsze komponenty pozwalające się oswajać i z wiedzą prawną, i z wiedzą ekonomiczną. Te podstawy programowe będą za chwileczkę szeroko konsultowane, natomiast to jest już tam umiejscowione. Ale przecież tak w wielu obszarach to prawo pojawia się, to jest chociażby przedmiot, który już istnieje, wiedza o społeczeństwie, to jest biznes i zarządzanie, gdzie elementy prawa, ale i elementy ekonomii muszą się pojawiać. Także zmiany będą nas czekały. Ten następny rok będzie rokiem bardzo intensywnej pracy dla ministerstwa. Pierwsze jaskółki zmian, czyli edukacja zdrowotna, edukacja obywatelska w 2025 roku. A te podstawy prawne będą redukowane ciągle, bo rozumiem, że będą zmieniane, ale w stosunku do tego, co dzisiaj mamy, bo dziś już mamy okrojone o 20%, więc pytanie, czy te kolejne, które będą tworzone, będą zmierzały raczej w stronę redukcji i czy też rozbudowywania znowu, bo teraz żeśmy odjęli 20, ale dołożymy 50. Nie, nie będziemy dokładać, natomiast będziemy upraktyczniać. Tak, żeby był czas na rozmowę, zrozumienie. Też trzeba spojrzeć, jak dzisiaj wygląda szkoła. Szkoła jest bardzo zróżnicowana. W klasie są dzieci, które mają specjalne potrzeby. Są dzieci, które idą tym takim, powiedziałabym, regularnym rytmem i jest dziecko zdolne. Szkoła musi widzieć każde dziecko, zapewnić specjalne potrzeby tym osobom, które tego wymagają, tej dodatkowej pracy i uwagi, ale zadbać o dziecko zdolne i dać temu dziecku, które jest w średniej, statystycznej, też bardzo dobrze się rozwijać, wspierać ich kompetencje, dawać im też odporność, dawać im siłę, więc wszystko łącznie z podstawą programową WF-u będzie przeglądana, zresztą jesteśmy świeżo po olimpiadzie i wiemy, że w szkole też trzeba trochę rzeczy będzie poprawić. Znaczy bez szkoły nie będzie wyników na olimpiadzie. Bez szkoły nie będzie wyników na olimpiadzie i w wynikach, chociaż to, mówiąc szczerze, nam dużo lepiej idzie, w tych wszystkich olimpiadach przedmiotowych. Mamy tak zdolną młodzież, wygrywają konkursy międzynarodowe, co i rusz nowe sukcesy, osiągnięcia. Ale skoro ma być położenie nacisk na nowe technologie, czy będzie powrót do tego, żeby każde dziecko dostało laptopa? Podstawowe narzędzie. Program laptop dla ucznia realizowany przez PiS naraził polskie finanse na potężne turbulencje, ponieważ był organizowany nawet bez takiego podstawowego dokumentu, czyli dokumentu transformacji cyfrowej edukacji, bez strategii, która jest jednym z kamieni milowych. W tej chwili jest to w pracach rządu, my tę strategię wdrożymy. Młodzież będzie mogła korzystać ze sprzętu. Komisja Europejska miała od początku zastrzeżenia i o tym wiedzieli politycy PiS, że rozdawanie sprzętu jest niezgodne z zasadami KPO i Komisja Europejska ma do tego zastrzeżenia. Kompletnie to zignorowali. Znaczy, wiedzieli, że narażają finanse publiczne, podejmując takie działania. Natomiast szkoły muszą być dosprzętowione, zarówno w ten sprzęt, z którego korzystają uczniowie, sprzęt, z którego korzystają nauczyciele, jak i sieci, poprawienie jakości sieci. I to też jest w KPO. I w tej chwili lada moment rewizje, przecież i kolejne pieniądze, które pojawią się w Polsce. Pani ministra Pełczyńska-Nałęcz świeżo na spotkaniu rządu we wtorek mówiła,
jak dużo jeszcze mamy do zrobienia, ale że za chwilkę wypełnimy kamienie milowe i kolejne pieniądze pojawią się w Polsce właśnie między innymi na inwestycje w nowe technologie i cyfryzację w szkołach. Czyli komputery do szkół, ale nie dla uczniów. Komputery, z których mogą korzystać uczniowie, to jest podstawa. Pomysł rozdawania każdemu, tak nawet na czystą logikę, jest dosyć ryzykowny, bo niektóre dzieciaki potrzebują sprzętu, niektóre zupełnie niekoniecznie. To musi być program celowany. Natomiast Komisja Europejska wyraźnie mówi, że chodzi o wyposażenie szkół, a nie uczniów. I tutaj pracujemy razem z ministrem Gawkowskim nad dobrym modelem wsparcia rozwoju też takiego narzędziowego uczniów. To jeszcze kwestia, która budzi dużo emocji, czyli religia w szkole. Na razie nie będzie wliczana ocena z religii do średniej, ale w planach jest to, żeby ograniczyć liczbę lekcji religii z 2 do 1. Wczoraj był protest świeckich katechetów i oni twierdzą, że w ogóle nie byli brani pod uwagę w konsultacjach dotyczących wszystkich zmian dotyczących religii. Po pierwsze, rozporządzenie to, które w tej chwili wprowadziłam, czyli po pierwsze niewliczanie religii i etyki do średniej i drugie rozporządzenie, które pozwala na łączenie grup, kiedy jest powyżej 7 osób, czyli nie dla każdej 7, 8 dzieci tworzymy grupę, tylko mogą być w grupie na przykład 16-17 osobowej uczniowie z klasy A i B albo z 5 i 6. Są rozporządzeniami, które będą wchodziły w życie już od 1 września. Natomiast w tej chwili rozpoczęły się prace w ministerstwie nad 1 godziną religii. To będą tak samo jak przy każdej takiej zmianie również konsultacje. Ja tylko chciałam przypomnieć, że katecheci są zatrudniani, delegowani, tak samo jak i księża, nie przez ministerstwo, tylko przez Kościół. To Kościół decyduje, kto uczy religii i to od Kościoła będzie zależało. Ale państwo płaci. To państwo płaci, natomiast to od Kościoła będzie zależało. Czy postawi na ludzi, którzy przygotowali się, tak jak katecheci, uczyli, zrobili dodatkowe kursy i szkolenia i ich wesprze, czy też będzie wysyłała księży, którzy też mają inne miejsce zatrudnienia. Natomiast my jako rząd i ja jako minister edukacji zadbam o to, żeby katecheci, którzy będą chcieli, mogli uzyskać dodatkowe kompetencje, tak żeby uczyć też innych przedmiotów i ten system wsparcia dla nich będzie. Natomiast za to, czy będą uczyli religii księża czy katecheci, nie odpowiada ministerstwo, odpowiada episkopat. I chciałabym, żeby wzięli odpowiedzialność za ludzi, którzy też na ich zlecenie pracują, natomiast oni udają, że nie ma problemu, nie ma tematu. Bardzo często słyszymy, że brakuje katechetów, natomiast wszędzie tam, gdzie widzą możliwość, wysyłają księży. No to zadbajmy o taką równość i sprawiedliwość. My jako rząd o nich zadbamy. To tylko jeszcze doprecyzujmy, czy zmniejszenie, ograniczenie liczby lekcji religii z 2 do 1 będzie oznaczało, że zapłacimy również jako państwo mniej, nie te 1,5 miliarda, tylko nie wiem, 750 tak, milionów? Tak, dokładnie to będzie oznaczało, ponieważ będziemy mniej płacić z budżetu państwa. Co więcej, to umożliwi ułożenie planu zajęć tak, że religia będzie na pierwszej lub ostatniej lekcji. Będzie też oznaczało, że młodzież będzie miała po prostu o 1 godzinę w szkole mniej, którą będzie mogła poświęcić na naukę potrzebnych przedmiotów, na rozwój, na czytanie, na sport, na powtórzenie materiału w ramach tych zajęć, które są zajęciami edukacyjnymi, a nie formacyjnymi. Natomiast jeżeli ktoś będzie chciał, dowolny związek religijny czy grupa rodziców, organizować dodatkowe zajęcia, zawsze mają do tego prawo. Natomiast państwo będzie płaciło za 1 godzinę. I tu musimy postawić kropkę. Dziękuję bardzo. Myślę, że będziemy się jeszcze wielokrotnie spotykały, żeby mówić o tym, co w polskiej szkole. Naszą gościnią była ministra edukacji Barbara Nowacka.